gość, ten gość za mną jest niemożliwy. Absolutnie, po prostu. Okej, okay, jump. Świetne włosy, zawsze chciałem mieć kręcone. Elo, elo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, my nazywamy się Fitlovers, kto by nie wiedział. Okay. I witam was w kolejnym odcinku naszych lifestyle'owych vlogów. Obecnie siedzimy w samochodzie i emocje nami miotają. Patrzcie, miotają nam emocje. Bo zaraz idziemy na ważną rozmowę do... Jak wiecie, z naszej historii, może ktoś się interesował wcześniej lub nie, przyjechaliśmy tutaj do Warszawy spełniać nasze marzenia. Marzymy również o większej karierze medialnej i być może z dzisiejszej rozmowy coś wyniknie. A dlaczego, także... dlaczego akurat kariera medialna? Przecież to jest typowa komerka, to jest nic fajnego. Tak? Nie, właśnie, tak nie jest. Wydaje mi się, że jeśli ludzie podchodzą do tego tylko zarobkowo i fejmowo i myślą, że Jezu, to życie będzie wtedy takie wspaniałe i kreują się sztucznie na kogoś, myślę, że wtedy to nie wypala i rzeczywiście to jest beznadzieja i komercha. Natomiast jeśli masz prawdziwą zajawę, chcesz się, nie wiem, dobrze bawić, zrobić w tym życiu wszystko, spróbować wszystkiego, kręcić się to na maksa, jeśli ktoś to zauważy, doceni, to myślę, że to jest fajne. No, ja generalnie również popieram zdanie Pameli. Życie jest jedno, nie? Życie jest jedno. Trzeba po prostu bawić się. No, my chcemy próbować różnych wielu dziwnych rzeczy, jak na przykład to, co dzisiaj zrobiliśmy rano. To było grube. To było naprawdę grube, bo przyszedł do nas Tomsun. Kto wie, kto śledzi scenę DJ-ską za granicą, ten wie, że Tomsun jest Polakiem, który gra na przykład na Tomorrowland. Na Ultra Miami. I to są ogromne imprezy, tak porównując, jest taki Sunrise, tylko mega większy i za granicą, więc jest to grube, grube, grube. I Tom wpadł do nas do domu. I Tom jest takim człowiekiem jak my, że on miał marzenie. Zajawkę. On po prostu zrobił wszystko, jego historia też jest bardzo ciekawa, to na pewno... Jego historia jeszcze raz? Jego historia też jest bardzo ciekawa, to na pewno dowiecie się na jego kanałach, jak wyglądała jego droga kariery do po prostu kariery ogólnoświatowej. W Polsce jeszcze jest mało znany, mimo że jest z Goleniowa. Musicie to zobaczyć. A wcześniej? Coś mi się wydaje, że impreza się rozkręca. Idę sprawdzić, co tam się dzieje. Słuchajcie, mordeczki, dzisiaj wjeżdżamy tutaj z Homsinkiem! Tomsun, Tomsun, Tomsun. Tomsun czy Tom Spun? Taki żart. W ogóle wiecie, co jest najlepsze? Że Tom... Pamela jest najlepsza. To raz. A dwa, że Tomsun to jest... Polak, nasz rodzimy z Goleniowa. Goleniów jest bardzo blisko koło brzegu, więc pozdrawia. A w Polsce mało kto go zna, także musicie go koniecznie poznać, bo chłopak jest bardzo utalentowany. Put your hands up for Detroit. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Paluszki w górę, nie? Paluszki w górę. Co sądzisz o Mateuszu? Czy on ma jakieś szanse na DJ Mag Top 100? Chyba ja muszę go... Trzeba coś dodawać, spójrzcie na Mateusza, generalnie prezencja jest... Prezencja najważniejsza, nie? Tak jest. Jest. To ta impreza się robi za bardzo coś. Ale teraz musi siąść, drop! Ten gość za mną jest niemożliwy, absolutnie. Po prostu pokazałem mu dosłownie, jak się liczy frazy, co jest podstawą w ogóle miksowania muzyki, podstawą DJingu. Zajęło to 5 minut i on już ogarnia, on już po prostu wszystko łapie. Bo ja łapię, on łapie, tylko co innego. Pamela z tyłu, Pamela robi z tyłu za tło. Jest super, naprawdę. Już niedługo w klubie obok ciebie. A najlepsze jest to, że Tom grał na Ultrze. Ja mówiłam. Na Tomorrowlandzie, ty to mówiłaś. Na Sunrise'ie w Kołobrzegu, pozdrawiam. Ja tego nie słyszałem. No, to jest buchy. Przed lustrem. Wie, ja tutaj mam lusterko powieszone, gram tam. Super wam idzie! Patrz, cała publika gra, bawi się razem z nami. Weź się o to chodzi.
A ty nie jesteś jednym z najlepszych DJ-ów na świecie czasem? Mateusz? Co? Tom jest w top 100 DJ-ów? Powiedz mi coś o tym! Tom! DJ Mag Top 100 to jest w ogóle ranking najpopularniejszych DJ-ów na świecie. Ranking, w którym właśnie wy wybieracie... A ty w zeszłym miesiącu, roku. Nie, w zeszłym roku wygrałeś, nie? Czy byłem na 56. miejscu. No, ale wygrałeś... Czemu na 56? Jak on grał w Kołobrzegu na Sunrise, gdzie ja mieszkam, pozdrawiam Kołobrzeg na Tomorrowlandzie i jutrze. On jest goleniowa, on jest naszym Polakiem i na niego trzeba głosować. Gdzie można zagłosować? Będzie można zagłosować na stronie www.thompson.com/vote. I bardzo prosta sprawa, używacie swojego Facebooka, logujecie się i podajecie swoich 5 ulubionych, nie, to jest 10, 5 ulubionych DJ-ów. Mam nadzieję. Nie trzeba aż tylu, tak? Tylko tyle, generalnie system nakazuje jakby, żeby wpisać 5, ale generalnie nawet jak się wpisze byle co, to i tak to zalicza, w sensie puszcza to dalej. Ważne, żeby na pierwszym miejscu po DJ numer 1. Jakie wariacje bilingualne. Na polu DJ numer 1 wpisać Tom Swoon. Jeżeli tak zrobicie, ja będę miał szansę dalej się zajebiście rozwijać. A Polak będzie wysoko. I będę wysoko. I tym miłym właśnie akcentem żegnamy się. Do widzenia. Hey. Teraz lecimy szybciutko właśnie tutaj i zrobimy opalanie ekspresowe, bo natryskowe, nie zwykłe opalanie, tylko właśnie natryskowe. Jest na pewno zdrowsze dla skóry, jest szybkie, a my jutro mamy sesję na naszą nową stronę internetową, której już się nie możemy doczekać, więc szybko opalamy się. No. Pan się też opala, czy nie? Okej. Dobra, lecimy. Tu jest kabina, a żeby do niej wejść, trzeba oczywiście się przebrać, więc... A jeszcze by się przydało opalić. Yo! Jesteśmy już w kolejnym miejscu, teraz idziemy, no dość w nietypowe w sumie miejsce, bo będziemy na planie filmu... Diagnoza, jest to nowy serial, który niedługo wchodzi. Będziemy diagnozować. Będziemy diagnozować, może jak się uda, to wbijemy i zrobimy jakiś przypał na ściance, tradycji czy na czymś. Tradycji stało się zadość. No, lecimy. El Variato, jest czerwona ścianka, jest przypiks. Słuchajcie, El Variato, generalnie to jest, trzeba cały czas robić przypis, albo nie żyjesz. Słyszysz, nie żyjesz. Nie no, żyjesz. Idziemy dalej zobaczyć, co tu się dzieje. Podobno jest tu jakiś ukryty szpital. Podobno. Najlepsze jest to, że to wszystko jest zbudowane od zera. To jest tylko scenografia, to nie istnieje, rozumiecie? To jest w hali i to po prostu tak tu stoi. Recepcja. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy do doktora Krzywańskiego? Doktor Krzywański jest na zwolnieniu, proszę pani. To kiedy mogę się zapisać? Jak skończą się światowe polskie firmy ekonomii i rynku. Kiedy to będzie? Prawdopodobnie początek 2018 roku. To poproszę, dziękuję. Dziękuję. Koniec. Tutaj mam taki odegrany, piękny pokój, łóżko. No nic, kolejna scena, zaczynamy. Łóżko szpitalne. A ty jak tu wylądowałaś? Ćwiczyłam. Co ćwiczyłaś? Za dużo. Czego? Wszystkiego. Fitnessów? Za dużo fitnessów. A może porobimy trochę razem fitnessów? Dawaj. Chodź. Nie zostawiajcie po sobie syfu, to jest najważniejsze, żeby po sobie sprzątać, a jak widzicie brud, to go też posprzątać. Najlepsze jest to, że jak będziemy oglądać ten serial, to powiemy, tu leżałam. Pamela, tutaj jest plan ewakuacyjny. Ewakuuj się. Run. Koniec. Świetne włosy, zawsze chciałem mieć kręcone. Jak wasze wrażenia po dzisiejszym dniu? No niesamowicie, jesteśmy w mega szoku, że tutaj jest naprawdę prawdziwy szpital. I Jezu, coś takiego zrobić to jest mega duża inwestycja, wysiłek, na pewno. Ten szpital wysiłek, jest po prostu odtworzony jeden do jednego. Moja mama jest pielęgniarką i byłam często w szpitalu i naprawdę tu jest identycznie ta scenografia, wygląda ale tak jak szpital. Ale miałeś jakieś traumatyczne przeżycia, czy raczej nie, fajnie było? Nie, fajne. Chciałam zostać właśnie też pielęgniarką, wypisywać recepty i... O, tutaj może angaż dostanę. Dostanę.
Co robiliście dzisiaj? Troszkę przypałów na czerwonym dywanie. Generalnie pochodziliśmy po szpitalu, poznaliśmy trochę osób. No i robiliśmy fajne reportaże. Zrobiliśmy szpagat na ściance, bo zawsze mamy taki challenge, żeby coś śmiesznego zrobić. No i wyszło. Udało się. Robiliście też jakieś rozmowy, wywiady nagrywaliście, czy nie? Nie mieliśmy okazji. No i robiliśmy fajne reportaże, wywiady. A próbowaliście jedzenia? Nie, niesamowite. Woda super. Nie tylko obiad, ale i deser, także no wspaniałe, no smakowało to idealnie, było świeże. Taka abstrakcja trochę, bo w szpitalu jednak nie powinno być dobrego jedzenia, przynajmniej nie ma, a powinno być. A tutaj, proszę bardzo, jeśli taki będzie serial jak jedzenie, to fajne, fajne. Warto było przyjechać. No zawsze jest warto przyjechać. Dzięki. Okej. Okay. Przypał był, coś tam się działo, czy tego chcecie, czy nie chcecie, będziemy częściej na czerwonym dywanie i zawsze będą przypały, przynajmniej taki mamy zamiar. Będziemy się starać, żeby częściej nagrywać może na jakichś takich planach filmowych, co wy na to? Albo jakichś takich eventach, żebyście mogli zobaczyć od kuchni. No, a gdyby im się chwilkę zastanowić, jeśli jesteście na tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarz. No. Znaczy nie, u nas nie są łapki w górę, u nas jest bicek w górę. Zostawcie bicka w górę. Jeśli jesteście na tak, no i może będziemy kombinować, żeby robić częściej takie akcje. Może coś też zagramy? Wszystko zależy od was. Naprawdę. Ja normalnie pokazuję wtedy komentarze, podchodzę do takiej pani producent i mówię, proszę spojrzeć, El Variato napisał dokładnie 3 dni temu. Tak. Proszę, żeby Fitlovers zagrali w nas wspólnej na przykład. Tak, poparte jest to wszystko. 20 tysięcy łapek w górę to są wystarczające badania na to, żeby dowieść, że jesteśmy dobrymi aktorami. No i tak to będzie się działo, a tymczasem dzięki wielkie za oglądanie i lookbook. Dobra, to było głupie. Trzymajcie się, El Variato i elo. Ty źle śpiewasz. No. Yeah.